Rozmowa dnia. A gościem magazynu jest Paweł Bejda, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. To w ramach tego paktu senackiego, który będą zawierać Koalicja Obywatelska Polska 2050, PSL i Lewica, to dzisiaj to ile tych miejsc biorących do Senatu przypadnie PSL-owi? Spekulacje, znaczy spekulacje, właściwie informacje, które publikuje Gazeta Wyborcza, tak od 6 do 8. Najważniejsze, panie redaktorze, że ten padk senacki zostanie powtórzony z 2019 roku. To jest dobra informacja, to jest informacja, która będzie dzisiaj ogłoszona bodajże o godzinie 15 w, podczas, czy w Senacie podczas konferencji prasowej. Takimi naturalnymi kandydatami ze strony Klubu Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego są dotychczasowi senatorowie, jest ich czterech. Którzy zasiadają w Senacie. Możemy nawet wymienić. Jan Filip Libicki, Michał Kamiński, Kazimierz Michał Jazdowski, Ryszard Bober. To ta Tam. czwórka ma zagwarantowane miejsce. Ale to tak się mówi w, 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 i w Platformie, i, w, i na lewicy. Że, Nie, no bo że, zasada jest że, podobno że taka, ludzie... że jak podpiszecie ten pakt, mhm. to każdy z ugrupowań wskaże te, te osoby na miejsca biorące. To rozumiem, że PSL tak. Koalicja Polska wskaże te cztery osoby na pewno. Tak. A pozostałe ma, cztery? Ma, mamy, to, mamy to, że tak powiem, uzgodnione, natomiast... Hmm, Pozostałe, a mówi się w tej chwili. W tej chwili jeszcze są prowadzone rozmowy. W granicach od 6 do 10 miejsc będzie miało polskie strony surdowe koalicja Polska. Nie mówimy o nazwiskach, dlatego że. No no dlaczego właśnie? Dlatego, że jeszcze jest y, chwila czasu, abyśmy wyłonili najlepszych kandydatów, którzy mają największe zaufanie społeczne. Są prowadzone badania, opieramy się na tym, co było w 2019 roku, ale jednocześnie na badaniach i sondażach y, z tego okresu. I chodzi o to, żeby wybrać y, najlepszych, najbardziej y, zaufanych. Y, teraz miałby Pan y, szansę, szansę na radiowej jedynki ich podpromować, a Pan nie korzysta z okazji. Nie korzystam z okazji, panie redaktorze, dlatego, że nie chcę wychodzić przed szereg. Są negocjatorzy z naszej strony, a tymi negocja negocjacjami u nas zajmuje się wicemarszałek Piotr Zgorzelski. A poza tym uważam, że tego typu już informacje, tak zwane końcowe, to powinniśmy zostawić dla liderów naszych ugrupowań. W moim przypadku jest to oczywiście wódzowskość kamysz No i teraz się rodzi pytanie, dlaczego tak gładko? Idzie w, w przypadku paktu senackiego, a nie da się takiego paktu sejmowego zawrzeć. Dlatego, że pakt senacki to jest startowanie ze swoich list, ale na zasadzie takiej, że jest wyłoniony jeden kandydat i nikt z pozostałych list nie będzie kandydował. Oczywiście mówimy o pakcie senackim. Natomiast wspomniał Pan tutaj o wyborach sejmowych, i tu oczywiście mówimy, E, czy, czy, czy jest pytanie, czy będzie na przykład jedna lista? To są dwie różne sprawy, Senat i, i, i Sejm, bo no, w 2019 roku wspólna lista do Parlamentu Europejskiego pod nazwą Koalicja Europejska po prostu nie wyszła. E, to się nie spełniło i nie sprawdziło. E, w tej chwili jesteśmy podczas rozmów, podczas tworzenia jednej listy wspólnych spraw. E, są zespoły. Z Polską 2050. Z Polską 2050. Jesteśmy na etapie tworzenia wspólnego programu i myślę, że już niedługo też pewnego rodzaju decyzje polityczne zostaną podjęte. Oczywiście też nie chcę w żaden sposób tutaj wychodzić przed No jaka to może być dlatego, że... decyzja polityczna? No wszyscy teraz nasi słuchacze myślą o tym, no po prostu decyzja polityczna o wspólnej liście. Panie że tak. I my to widzimy w ten sposób. Tworzymy takie ugrupowanie centroprawicowe. Oczywiście to, czy Lewica pójdzie sama, czy Lewica pójdzie z Koalicją Obywatelską, to jest zupełnie już odrębny temat, ale jeżeli na przykład byłaby wspólna lista Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, oczywiście jest to też w jakiś sposób dopuszczalne. Jeżeli będą oddzielnie, no to wszystko zależy od tego, jak tam liderzy się domówią, ale proszę mi wierzyć, że badania w tej chwili pokazują, że jeżeli będzie wspólna lista Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej z Szymonem Chłownią Polską 2000 50. I czy będzie wspólna lista Platformy z Lewicą, czy pójdą oddzielnie? I tak badania pokazują, że jest po prostu szansa, żeby tych posłów było więcej niż posłów Prawa i Sprawiedliwości. Czyli Pan, rozumiem, jest zwolennikiem tego, żeby. PSL, w tej szerszej oczywiście koalicji polskiej, poszedł razem z ugrupowaniem Szymona Hołowni. Tak, ja jestem tego zwolennikiem. Z Rozmawiam też z ludźmi, którzy są związani z polityką i z polskim stronnictwem ludowym. Jest u nas pełnia i, i jest akceptacja. Pełnia akceptacja. A jest pan zwolennikiem w takim razie, skoro macie tę listę wspólnych spraw, a być może za chwilę wspólną listę z Polską 2050, jest pan zwolennikiem tego całego porozumienia C40, tych 100 metropolii i na przykład ograniczania spożycia mięsa czy nabiału? Wydaje mi się, panie redaktorze, że takim zwolennikiem tego to jest Prawo i Sprawiedliwość. A wie pan dlaczego? Dlatego, dlatego że podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości zostało zlikwidowanych 120 tysięcy gospodarstw hodowlanych. Tam, gdzie hoduje się różnego rodzaju zwierzątka, które dają nam do jedzenia mięso. No ale jeżeli będziemy mieli zredukować spożycie na przykład mięsa z średnio 90 kg do 16, no to, to właściwie w ogóle to na będzie upadek tak, to, całego ja przemysłu, ja wszystkich hodowców. Ja pewnie. tego absolutnie nie lekceważę. Proszę mi wierzyć, bo niektórzy politycy hmm. próbują zbywać, a to ktoś głupoty odpowiada. Ja tego nie lekceważę. Z wielu przyczyn. Ano, z takich przyczyn, że jestem przewodniczącym parlamentarnego zespołu do spraw rozwoju polskiego drobiarstwa produkujemy w Polsce 4,5 miliona ton mięsa drobiowego rocznie. To jest największa produkcja w Europie. Jesteśmy największym żywicielem, Polska jest największym żywicielem, jeżeli chodzi o mięso drobi drobiowe na całą Europę. Nadwyżki u nas jest około od miliona do półtora miliona ton mięsa drobiowego, które musimy też wyeksportować. Jest to dla nas dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, po prostu tego typu zamierzenia są niedopuszczalne, dlatego że... No właśnie, widzi pan, to pan po mówi, pieszy, panie pośle, to że, to, że to jest niedopuszczalne. Ja panu zacytuję z kongresu grudniowego z zeszłego roku, Zielona Niepodległa, to był kongres Polski 2050, ekspert tego kongresu i doradca ugrupowania Szymona Hołowni, profesor Piotr Skubała, mówił tak, no w takiej Polsce przyszłości będzie dominowała dieta roślinna. Różni są eksperci, różnie. Ale Szymon Hołownia z wielkim szacunkiem mówił o tym i ekspercie. I różnie doradzają poszczególne. Gdzie ta lista wspólnych spraw? No to między innymi też o tym rozmawiamy i będziemy rozmawiali, panie dyrektorze, i wyłożymy, czy już wykładamy swoje racje po to, żeby bronić polskiego rolnictwa, po to, żeby bronić polskich hodowców, po to, żeby bronić schabowego, po to, żeby nie było odchyłek tych lewicowych, jak to jedna z europosłanek mówi, że już nie będzie. Polskiego schabowego, ale ja chcę Panu powiedzieć, że w tej chwili, między innymi, pewnie działacze i posłowie prawa i sprawiedliwości jedzą tego schabowego, duńskiego albo niemieckiego, dlatego że, między innymi, podczas rządów prawa i sprawiedliwości. Te warchlaki są sprowadzane, i one tutaj się nie rodzą w Polsce czy w, w ułamkowej części. A przede wszystkim Duńczycy nam pchają i Niemcy nam pchają warchlaki, więc tego typu hodowle po prostu w Polsce trzeba odbudować. No, ale to my nie możemy jest chyba zapaść. robić blokad, no bo jesteśmy we wspólnocie. Jest, pokazuje, panu, pokazuje Panu, jak sytuacja i sprawa jest złożona e, i jak bardzo też Prawo i Sprawiedliwość przyczynia się do tego, że tej hodowli w Polsce jest mniej. Panie jest Pan wicesefem Komisji Obrony, więc jeszcze. Takie pytanie wczoraj w Radiu Gdańsk. Sekretarz pomorskiego polskiego stronnictwa ludowego, Paweł Cywiński, powiedział tak, tutaj nawet sobie to zapisałem, że stary, przestarzały sprzęt będzie ściągany za kilka lat, czy w ciągu kilku lat, z Korei Południowej. On pod, podważał te kontrakty z Korei Południowej. Pan też ma takie, takie zdanie? Ale, panie redaktorze, ja zapytałem. Ministerstwo Obrony Narodowej, bo doszły do mnie informację, że armatochałbice, które są kupowane w Korei Południowej, są po prostu. Jest to po prostu stary sprzęt. I wie Pan, jaką dostałem odpowiedź, że te, ta pierwsza partia Armatochałbic jest z 2008 roku, ale po remoncie. No to gratuluję. Niech pan sobie kupi samokód 15-letni, ale po remoncie. W związku z tym mam pytanie, dlaczego kupujemy? Dlaczego kupujemy? E, używany sprzęt z Korei Południowej bez e, operatu, który nazywa Może się dlatego, że on jest w tej, w tej chwili dostępny, my musimy. No dobrze, ale wie pan, że produkcja Krabów, czyli też armato myśli polskiej, zresztą też na licencji, bo podwozie jest na licencji no, koreańskiej, się tak jest produkowana nie, też nie, nie jak w hucie. W hucie stalowa wola i ta produkcja w tej chwili jest wygaszana. No to Polsko, którędy my idziesz? Poza tym ja tylko ostatnie zdanie. Chcę przypomnieć o naszej poprawce, żeby przynajmniej 50% środków na modernizację armii zostawało w polskim przemyśle zbrojeniowym. Prawo i Sprawiedliwość no i jako punkt. 1400 bors, wozów bojowych Borsuk, właśnie podpisany kontrakt dosłownie przez z ostatnimi minutami przez Mistrzostwa Narodowego. Zero offsetu na F-35, zero offsetu od wszystkich zakupów Korei Południowej. Pytam, gdzie są pieniądze z zakupów za potężne miliardy dolarów, po to, żeby to już weszły one w pytanie do Polską. następnej rozmowy Paweł Bejda, poseł PSL Koalicji Polskiej. Dziękuję Bardzo, bardzo. dziękuję, dobrego dnia. Była to rozmowa dnia udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl